Paulina Henik-Kloska, a już widzę, że zmierza w moim kierunku. Polska 2050. Już otwieram drzwi. Dzień dobry. Dzień dobry. Polska 2050 i trzecia droga jednocześnie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Serdecznie, witam serdecznie, pani redaktor. Proszę pasy zapinać. Zapinamy oczywiście. Jedziemy w takim razie. Na przejażdżkę. Na przejażdżkę. I tak zapytam, bo mówiłam trzecia droga. Ostatnio mieliśmy taką wypowiedź prezesa Kaczyńskiego a propos trzeciej drogi. O tej trzeciej drodze to nie będę mówił, bo gdzie ta droga prowadzi? Nikt nie wie. Po drugie, tam jest dwóch takich panów, którym zazdroszczę jednego wzrostu. I słusznie zazdrości. Gdzie prezes, ta droga zmierza? Prezes raczej przypomina krasnala ogrodowego niż wysokiego, rosłego mężczyznę. Natomiast i to jeszcze czasami złośliwego, jak widać, bardzo. Ale on, mam wrażenie, że im bliżej wyborów, tym coraz bardziej złośliwe, bo to było w kierunku trzeciej drogi, ale w kierunku Donalda Tuska i reżej głowy też wczoraj słyszeliśmy takie sformułowania. Wie pani, jak po pierwsze... Czy jak to taktyka się, jakaś przemyślana? Jak się nie ma argumentów ad meritum, to się zaczyna rzucać argumentami ad persona. I prezes robi to już od wielu miesięcy. Mam wrażenie, że to już jest objaw jakiejś nerwicy u pana prezesa i lęków, co przyniesie jesień. A jesień przyniesie dla nich koniec rządów Zjednoczonej Prawicy. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości i przyniesie rozliczenia, a jest co rozliczać. O Donaldzie Tusku z kolei wczoraj mówił, że to prawdziwy wróg naszego narodu. Czy to nie są słowa wyjęte wręcz żywcem, skopiowane z innego ustroju? Nie, no oczywiście, że tak. Jakby, po pierwsze, ta wojna między PiS-em a Platformą trwa już tyle lat, że wszyscy się chyba do niej przyzwyczailiśmy, natomiast ona niewątpliwie nabiera coraz takiego bardziej agresywnego charakteru, zwłaszcza z tamtej strony. Natomiast w ogóle, generalnie w polityce mamy za dużo agresji. Na naszych spotkaniach przy Mona Hołowni przychodzi bardzo wiele osób, które mają dość awantur w swoich rodzinach, kłótni z babciami, z rodzicami, stole, o innych tak poglądach, bo się po prostu nie da zjeść obiadu. I ta agresja niestety przenosi się do naszego domu i niewątpliwie PiS jest tym agresorem, który ten język mocno w ostatnich latach zaostrzył. Ale czy jeszcze da go się, czy jeszcze bardziej da się go zaostrzyć, patrząc na odległość do wyborów, bo To już chyba tylko kamienie możemy wziąć do ręki, a ja tego kamienia na pewno nie wezmę. Czyli no bo jeszcze są butelki z benzyną. Oczywiście absolutnie. Ja jestem za brakiem tego typu objawów w polityce i jednak chciałabym, by ta kampania przebiegała bardziej merytorycznie, bo my merytorycznych problemów mamy w Polsce co niemiara. Mało tego, to przez 8 lat ich tylko przebywało. Mhm. Oni udają cały czas, że rozwiązują jakieś problemy, że nie wiem, w naszym kraju żyje się lepiej, a w gruncie rzeczy każdy czuje, jak mu stopniał portfel, jak Polska radzi sobie coraz mniej z takimi podstawowymi rzeczami. No, ten pożar w weekend to już wisienka na torcie, bo to przecież problem od 8 lat nierozwiązywane w ogóle. Niedofinansowane, no tak, ale PiS też tutaj szuka winnych wszędzie. Byle nie u ministra ozdoby w gabinecie. No tak, no winni są samorządowcy, choć w gruncie rzeczy nawet jakby chcieli przecież często... to niemieckie śmieci. Winny też jest Tusk. No na pewno pani słyszała te wszystkich winnych. Tylko co dzisiaj da, że poszukamy winnych. Oczywiście tych rzeczy, wyobrażam sobie tak, że te śmieci trzeba posprzątać, bo to są naprawdę poważne problemy, ale bomby ekologiczne. Ale tych składowisk jest kilkaset w Polsce. Jest kilkaset. Ja mam w swoim okręgu parę. Walczę z tym od 8 lat, jak jestem posłanką. Na 200 miliardów miało być położonych na stole z KPO po to, żeby te pieniądze właśnie zlikwidowały takie wysypiska śmieci i to się nie wydarzyło. Pieniądze na ten cel są, bo są właśnie w KPO i są zablokowane. No, znaczy, są, czyli ich nie być, ma. Bo tak, ale są, powinny też być w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tylko proszę sobie wyobrazić, że oni od 3 lat nie rozpisali na ten cel żadnego konkursu, bo są potrzebne pieniądze na inne rzeczy. Na przykład z Narodowego Funduszu utrzymuje się ryzyka albo inne dofinansowania dla Kościoła. Przecież takie jakieś ekologiczne projekty w wielu aspektach robili właśnie różni znajomi i przyjaciele królika, prezesa i wszystkich polityków. Co jest największym zagrożeniem dla Polski na dziś?
na dziś to, że młodzi wszyscy stąd wyjadą i zostaniemy sanatorium Europy, że w tym kraju po prostu już jest tak, że nie da się dalej tak żyć. I to odstrasza jednak, ja mówię oczywiście o ogólnym takim obrazku, bo tych drobnych zagrożeń jest cała masa. Natomiast najgorsze dla mnie chyba jest to, że jak patrzę na moje córki, które dzisiaj mają naście lat. A jeszcze nie mogą głosować? Czy jeszcze mogą? Nie, jeszcze nie, 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 nie. 11 i 15, to jeszcze trochę muszą poczekać. Następne wybory. Chociaż starsza już się mocno polityką interesuje i to sama z siebie pyta mnie często o różne absurdalne wypowiedzi, najczęściej polityków, które gdzieś do życia tych młodych ludzi chyba trochę za wcześnie wkraczają, chociażby przez TikToka. Ale moja córka tak będzie mogła pierwszy raz zagłosować i nie ukrywa, że jej pokolenie jest najmniej zmotywowane do tego, żeby iść na wybory. Tak, chociaż to oni powinni wziąć sprawy w swoje ręce, bo ich polityka w dużej mierze dotyka i właśnie jeżeli dzisiaj nie będą chcieli podjąć decyzji, to obawiam się, że właśnie nie będzie im się chciało tu żyć za parę lat. I to jest ta perspektywa, ja mówię o tym sanatorium Europy, czyli zostaniemy tu po prostu z dużym, napompowanym systemem emerytalnym, któremu nie będzie komu uczulnym. Bo wszyscy młodzi wyjadą, po prostu. Wszyscy młodzi wyjadą, no dobrze, ale teraz patrząc na sondaże, to młodzi wybierają Konfederację. Młodzi mężczyźni. Młodzi mężczyźni. A jak to się skończy, w jakim zajmował kobiet? Znaczy, kobietą chciałam powiedzieć tylko tyle, że naprawdę, żeby patrzyły na to, co Konfederaci mówią, a co robią. Ale co mówią o kobietach, czy co mówią w ogóle? Co mówią w ogóle, bo dzisiaj deklarują, znaczy schowali te wszystkie światopoglądowe rzeczy i udają, że wcale nie chcą zaostrzać aborcji, że wcale nie chcą kobiet wrzucać w jakieś nierozerwalne małżeństwa, w których na rozwód będzie musiał zgodę wydać biskup. Znaczy, to są pomysły Konfederatów żywo wzięte z ich programu jeszcze sprzed paru lat, a to jest po prostu dalsze uprzedmiotawianie kobiet, tak? Zabieranie im po prostu prawa do decydowania. Ale potem widzimy... I te niskie podatki nic im w życiu tych kobiet nie zmienią, bo co z tego, że będą miały kobiety niższy podatek, jak będą po prostu, nie wiem, ofiarami jakiejś przemocy albo upokorzenia przez państwo. Natomiast mężczyźni no, szukają alternatywy i widzą w Konfederacji też tą taką twarz liberalną, której niewątpliwie dzisiaj mnie jako osobie też o takich poglądach liberalnych na pewno brakuje takiej typowej wyrazistej siły, bo dzisiaj my jako na przykład Polska 2050 prezentując taką racjonalną twarz nie jesteśmy w stanie odpowiedzialnie powiedzieć, że da się mocno obniżyć podatki po wyborach. Bo się nie da? Mamy, że jeżeli ktoś przychodzi i mówi, obniżymy wam podatki do maksimum, nie uwzględniając, że mamy 90 miliardów deficytów w tym roku, 92 po nowelizacji budżetu. Jeżeli tak mówi, to co, nie zna się na ekonomii? Nie, ma podstawowe braki, fundamentalne braki w wiedzy o państwie i jego finansach, albo po prostu to ukrywa i udaje, że ten problem nie istnieje. No dobrze, ale Konfederacja w dalszym ciągu ma bardzo wysokie sondaże. Te wasze sondaże, mówię o trzeciej drodze, pokazują, że to wszystko może się wydarzyć. Może być albo nie być. No dzisiaj te sondaże utrzymują się na bezpiecznym, stabilnym poziomie. One po pewnych spadkach po marszu 4 czerwca zatrzymały się na poziomie 11-12%. No ale to jest ta górna granica, bo cebosowe są na poziomie 6, to wtedy jakby nie macie. Ja bym nie nazywała cebos sondażem jednak. Okay. Mimo wszystko w momencie, kiedy większość sondaży pokazuje procent osób niezdecydowanych, które mówią, nie wiem na kogo zagłosuję, ale pójdę na wybory na poziomie 5-10%, a CBOS pokazuje tych osób 23%, to znaczy, że mają problem albo celowy, albo przypadkowy z badaniem po prostu. Nie ma takiego poziomu osób niezdecydowanych, które jednocześnie deklarują, że na pewno pójdą na wybory, tak? A oni ten poziom mają, tam kiedyś nawet było 30%,
teraz 7% z tego wyciągnęli, średnio deklarują 23% niezdecydowanych. Dla mnie jest to ta pula, w której ukrywa się częściowo naszych wyborców. Natomiast średnia sondażowa poza CBOS-em to jest na poziomie 11%. Nasze badania wewnętrzne pokazują stabilne 12%. Nasze ostatnie badanie sprzed półtora tygodnia chyba, gdzie mieliśmy wpływ na zadane pytanie, pełną nazwę komitetu, to też jest bardzo ważne. I czystość tego badania pokazała, że trzecia droga po rozdziale zdecydowanych nawet mogłaby na dziś liczyć na 13%. Ja nie mam wątpliwości, że w Polsce jest bardzo wiele osób zmęczonych polaryzacją, tą właśnie agresją w polityce, którzy szukają jednak trochę takiej spokojniejszej polityki, opartej o rozwiązywanie ich problemów, ale jednocześnie Konfederacja jest dla nich za bardzo skrajna. Lewica również nie odpowiada, że tak powiem, ich poglądom, chociażby gospodarczym, tak? I szukają trzeciej drogi. No i jesteśmy. A nie boicie się, że ten próg wyborczy może być nieosiągalny? Wierzycie w te sondaże, które są? Znaczy, nie boję się, bo jeszcze po Polsce rozmawiam z ludźmi, przeglądam, co jest przez lata. Zajmowałam się też analizami ekonomicznymi, więc... Więc widzę to. Widzę to w tabelkach. Widzę to w tabelkach. Tak. A jak z tymi sierotami po Gowinie? Bo mówi się, opinia gdzieś tam, ta przestrzeń, która, no te informacje, które do nas docierają, podobno mówi się, że wewnętrznie między wami a PSL-em jest konflikt dotyczący tak zwanych sierot po Gowinie. Czy tutaj są pewne nieporozumienia, że ktoś z tych sierot po Gowinie może pojawić się na waszych wspólnych listach? Jak to wygląda wewnętrznie? To po kolei. Tematu na poziomie trzeciej drogi nie ma, bo nikt do nas nie zwrócił się o rozszerzenie koalicji. Trzecia droga, jakikolwiek inny podmiot, a umowa zakłada, że obie strony muszą wyrazić zgodę na dołączenie jakiegokolwiek innego partnera do koalicji. Mało tego, obie strony będą decydować o kształcie list i zatwierdzać te listy. Po prostu, czy z tego nie będzie awantury? To ja już mówiąc tak, po pierwsze, ja mówię teraz indywidualnie za siebie, ponieważ tak jak powiedziałam, na poziomie formalnym nie ma takiego tematu, ale to jest jakieś wewnętrzne zobowiązanie PSL-u. Natomiast ja nie wyobrażam sobie po pierwsze, żeby ktoś, kto jest członkiem w tym momencie Partii Porozumienie był na naszych listach, bo na pewno nie będzie decyzji o rozszerzeniu formalnym, o porozumieniu. Ale czy to jest tak, że obaj liderzy muszą się zgodzić na to, żeby te listy zostały rozszerzone? Tak, jest zapis. Taki jest zapis. Nie ma też, ja średnio widzę możliwość, by ludzie, którzy byli ministrami w rządzie PiS-u, byli u nas na listach na przykład, tak? Przez wiele lat podpisywali się żywo. Bo ja nie mówię o sytuacji, że ktoś przez miesiąc był ministrem, zobaczył, co to jest i uciekł. Natomiast jeżeli ktoś przez wiele lat firmował w poszczególnych ministerstwach politykę rządu, podpisując się pod nią i kreując ją, politykę, która tak mocno była przez nas krytykowana i jest do dziś w sposób merytoryczny i zasadny, no to też ciężko mi sobie go wyobrazić. No i też nie wyobrażam sobie jakichś ultra konfederatów na naszych listach, którzy głosowali w przyszłości za zaostrzeniem prawa aborcyjnego, którzy... wolnościowcach, tak? Tak. Którzy głosowali ostatnio przeciwko ustawie o Kamilkowym, tak? Czyli ochronie dzieci katowanych w domach, którzy głosowali przeciwko Unii Europejskiej. No przecież to są żywotnie, że tak powiem, poglądy osób, które... Padło słowo aborcja, muszę zapytać o referendum. Okej. To dobry pomysł? Bo PiS dzisiaj któryś z gazet, już nie pamiętam, ale PiS w dalszym ciągu szuka pytania i cały czas twierdzi, że referendum się odbędzie. To chyba był dziennik, jeżeli dobrze ale pamiętam. Ale mówimy teraz o referendum. O referendum tak, ale tam pojawia się też kwestia nowych pytań, że mają się pojawić chociażby pytanie o wiek emerytalny.
Pomysł niewypala. Oni sięgają po kolejne jakieś strachy. Znaczy, proszę zauważyć, że polityka, którą PiS stosował w 2015 i w 2019 roku, wzbudzania strachów w narodzie, przestała działać, bo największym strachem w narodzie dzisiaj jest polityka tego rządu. Mam wrażenie, że już nigdy poza oczywiście twardym elektoratem tego ugrupowania, które niewątpliwie jeszcze jest dość duże i jest utrzymywane poprzez chociażby propagandę w mediach przejętych przez tą władzę, to jakby pozostała część narodu już patrzy zmęczona tą nienawiścią, agresją i hejtem i tym wzbudzaniem tego lęku, niewiarygodnie na to, co oni mówią. I ta polityka przestała być skuteczna. Nieskuteczne było straszenie, że oto teraz... Komisja? Wiem, najpierw był Jan Paweł II, a potem komisja do spraw badania wpływów. Tak, czy my się doczekamy w ogóle tej komisji? Czy to był taki moment, postraszymy i wyszło jak wyszło? Nie, no przestraszyli się, że to może być, odwrócić się przeciwko nim. Tak samo jak teraz migranci. No, zaczęli tą politykę antyimigracyjną. Okazało się, że wpuszczają najwięcej imigrantów ekonomicznych do kraju, no bo takie jest zapotrzebowanie rynku pracy, które oni realizują. I co najwyżej mogą napompować na tym właśnie temacie Konfederację, a nie pozyskać odzyskać własnych wyborców. Więc znaczy oni mają problem, bo po pierwsze nie są już najbardziej skrajni i radykalni, bo nawet Ziobrę przebija Konfederację w wielu obszarach, więc nie są w stanie już być tym najbardziej przeciw. Wysuniętym na prawo cypelkiem. Tak. Z drugiej strony przestali być wiarygodni w tej narracji. Lata, wie pani, jak się czymś straszy, zmianą kulturową w Polsce, oni mieli taki przez jakiś czas model straszenia ze zmianą kulturową, a ludzie jednak poznają, znaczy widzą, że ta zmiana nie zachodzi, że ludzie sobie żyją i w spokoju i tak dalej, że nikt, nie wiem, nie narzuca nam swoich standardów, tak? No ale tutaj możemy wrócić do tego, od czego zaczęłyśmy, czyli od tego rodzinnego stołu, że jednak siadamy wspólnie i jest jedna wielka rodzinna awantura, bo mamy wszyscy różne poglądy. Akurat to jest coś, co PiS-owi się udało, skłócili rodziny totalnie. Ja powiem tak, na szczęście nie mam tego problemu w rodzinie i naprawdę żyje mi się o tyle lżej, że przy tym ciężkim życiu zawodowym, jakie mamy w parlamencie od 8 lat, bo to jest trudne być opozycją? Opozycją przy takich złych rządach, mając ograniczone instrumenty reakcji, więc spokój w domu jest dla mnie niezwykle ważny i bardzo się cieszę, że go mam. Moja rodzina jest pod tym kątem w całości opozycyjna. Nie zidentyfikowałam żadnego zwolennika Zjednoczonej Prawicy, ale nawet jakby był, to jakby chciałabym z nim jednak normalnie rozmawiać i rozumiem rodziny, które są zmęczone tym, co je toczy, tak? Ten spór polityczny nie powinien się przenosić do, nie wiem, śniadania wielkanocnego czy kolacji wigilijnej. A niestety często tak ciężko jest. Wyjść. Ciężko wyjść. Biorąc pod uwagę, że po drugiej stronie jest nasza babcia albo mama, albo ojciec, tak, który ma i wie pani teraz, co jest przyczyną. Znaczy przyczyną niestety w dużej mierze jest to, co dzieje się w mediach w ramach propagandy, tak? No bo jeżeli dziadek albo babcia oglądają od rana do wieczora telewizję publiczną i tam widzą ten zakłamany obraz, to co się im dziwi, że oni w niego wierzą, jak całe życie po komunie względnie dostawali tam prawdziwe informacje, no to dla nich telewizja po prostu przedstawia im rzeczywisty obraz, tak się wychowali, tak się bo wie pani, w komunie to chociaż było wiadomo, że telewizja kłamie, że w dziennik wiadomości nie ma co wierzyć, bo podają tam propagandę komitetu, a nie partii, a nie prawdziwe informacje. A potem przyszły normalne lata, gdzie jednak w telewizji można było dostać informacje, a nie propagandę, a teraz wróciły stare czasy i oni myślą, że mylą propagandę z informacją. No. Proszę powiedzieć, bo jeszcze kilka dni temu cała Polska żyła sprawą pani Joanny. Pani ma córki.
Tak. Jak pani odebrała, jak pani odczuła całą tę sprawę? No trudno mi było uwierzyć w to, że coś takiego mogło wydarzyć się w szpitalu, bo to było najzwyczajniej po prostu upokarzające dla pani Joanny i rozumiem, dlaczego chciała opowiedzieć swoją historię światu, bo jeśli my kobiety nie będziemy mówić o takich rzeczach, to się nic nie zmieni, a to też wpływa na nastroje społeczne, prawda? Znaczy, od kiedy polityka wkroczyła na SOR-y, porodówki, czy oddziały ginekologiczne, to kobiety mają lęk przed tym, że może im tam się zdarzyć taka sytuacja. To z kolei wpływa na sytuację demograficzną, bo kobiety jednak z lękiem przed tym, czy mogą zaufać swojemu lekarzowi, czy mogą zaufać szpitalowi, do którego trafią w okresie ciąży, sprawiają, że odkładają to macierzyństwo na późniejszy okres, kiedy licząc na to, że kiedyś w Polsce wróci normalność. A ja mam wrażenie, że nawet nie odkładają, tylko że rezygnują. To niestety też jest społeczne. Bo widzę mnóstwo młodych kobiet, które mówią raczej nie. Dziękuję. No, macierzyństwo wymaga zaangażowania i wysiłku. Do tego, jeśli mamy do czynienia z państwem, które nas w tym nie wspiera, to kobiety rezygnują naturalnie z macierzyństwa, chcąc się realizować zawodowo. Że zmieniło się w naszym kraju, czy w ogóle na świecie to, że kobiety przeszły ten proces emancypacji i chcą też się rozwijać zawodowo, rozwijać swoje pasje, umiejętności, angażować się w różne projekty. No i cała polityka europejska pokazuje, że kobiety chcą zakładać rodziny i rodzić dzieci tam, gdzie mamy dobrą politykę prorodzinną, która wspiera ten proces łączenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. A u nas jak pani oceni ten proces? Nie, no leży, nie? Leży. Czy ja powiem pani szczerze, całe życie, tylko że ja mogłam sobie na to pozwolić, bo czy wcześniej byłam dyrektorem w jakiejś korporacji, czy teraz, no to jednak moje dochody pozwalały na to, żeby sobie samemu ten problem rozwiązać. Ale tak. Jeżeli to jest kobieta... Ale po urodzeniu małego, córek szybko pani wróciła do pracy? Po okresie macierzyńskim, tak. Ale, że tak powiem, mam też męża, w którym... Znaczy ja mam partnerską, partnerskie małżeństwo. Mąż ma świetny też kontakt z córkami, się tu wymieniamy. No nie może być tak, że nagle one zostaną same. I chciałam powiedzieć, że jest też druga cudowna strona macierzyństwa, a mianowicie radość z oglądania, jak moje córki się rozwijają, więc jednak trzeba zmienić to państwo, żeby kobiety chciały rodzić dzieci, ale to jest potrzebne, żeby to było możliwe, to naprawdę państwo musi wspierać kobiety w macierzyństwie, w tym łączeniu życia zawodowego z posiadaniem rodziny. A czy w związku z tym 1 października pójdzie pani na marsz? Pójdę 1 października na marsz, jeśli to będzie marsz w obronie praw kobiet. Tak, zawsze na nie chodziłam. Zresztą w czasach największych protestów w obronie praw kobiet wspierałam kobiety w wielu mniejszych miejscowościach, kilkutysięcznych, gdzie naprawdę wcale łatwo się na ulicy nie wychodzi. I tam jeździłam na te protesty, pomagając im w organizacji, tudzież w ogóle realizacji takiego projektu, bo wiadomo, że obecność jakiejś polityczki mocno wspierała też ten głos kobiet w tych no, dużo trudniejszych miejscach. Tak. Wyjść, wie pani, w parotysięcznym miasteczku na ulicę i głośno krzyczeć. Tam bardzo widać to wtedy, kto wychodzi tak, i co krzyczy. I tak, dokładnie. W tej małej społeczności. I one naprawdę potrzebowały wsparcia, więc zawsze uczestniczyłam w tych protestach współorganizowanych. Nie było tam i polityków, i Platformy czasami, i Lewicy, a ja na tych protestach byłam zawsze. I to aktywistki w moim regionie wiedzą i wiedzą, że zawsze mogą na mnie liczyć. Zresztą podobnie jak na paradach równości, bo ja również u mnie byłam i na pierwszej, i na drugiej w Gnieźnie, pierwsza przyciągnęła bardzo wielu przeciwników, trochę mniej niż w Białymstoku, ale też było bardzo nerwowo. Konie policyjne, które odgradzały nas od narodowców wściekle krzyczących na nas nienawistne hasła. I też tam brakowało polityków lokalnych różnych, a ja zawsze z tymi środowiskami byłam i będę. I na tych protestach będę. Natomiast... 1 października, pod warunkiem, że będzie to marsz?
w obronie praw kobiet, ponadpolityczne, ponadpartyjne, a nie będzie to wiec wyborczy. Będziemy w kampanii wyborczej. Mm-hmm. Na końcówce tej kampanii. To będzie ostatnia prosta, tak? To będzie najprawdopodobniej ostatnia prosta, bo tego terminu jeszcze nie znamy, ma być lada chwilę ogłoszony. Ale tam jest Dzień Papieski, więc to przypuszczalnie będzie... Jest to termin, który jest dość prawdopodobny. Wygodny dla rządzących. Po pierwsze, nawet prawo wyborcze nie bardzo pozwala łączenie komitetom wydarzeń i wspólnych organizacji. Jest taki, tak? Można nawet za to stracić subwencję. No a po drugie, no nie bądźmy hipokrytami. No każdy z nas będzie wtedy w swoich działaniach kampanijnych walczył o swoich wyborców. No i ja nie zwykłam chodzić na wiece tak zupełnie na chłodno, bez emocji. Nie zwykłam chodzić na wiece innych komitetów wyborczych. Proszę powiedzieć, 14 emerytura. Czy to jest coś, co na stałe powinno od dziś, od nie wiem, od wygranych przez was wyborów pojawić się w przestrzeni publicznej? Myśmy głosowali przeciw. Ostatnio była ta ustawa, że 14 emerytura na stałe wchodziła do porządku prawnego, bo dotychczas ona była corocznie uchwalana. Myśmy głosowali przeciw z dwóch powodów. Nie, chyba wstrzymaliśmy się, już nie pamiętam. Mogę się tu mylić. Z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest finansowane z Funduszu Rezerwy Demograficznej kosztem kolejnych pokoleń. Tak. Czy system emerytalny musi uwzględniać solidarność międzypokoleniową? Kropkę. Czy nie może być tak, że my dzisiaj zdewastujemy ten system, a nasze dzieciaki i wnuki właśnie wyjadą za granicę, żeby dostać jakąś emeryturę, albo po prostu będą okłamywać państwo, nie odkładając składek, unikając płacenia na ZUS, pieniędzy, tak? Bo będą się bali, że nie będą mogli liczyć na swoją emeryturę. Zresztą w ogóle, jak dzisiaj przecież patrzą na to, jakie emerytury często dostają ich dziadkowie, to mają wątpliwość, czy jest sens odkładać na ten system. I to jest największa porażka w gruncie rzeczy systemu emerytalnego naszego kraju. Ale, konsumując, po pierwsze to 14 emerytura z pożyczek, z Funduszu Rezerwy Demograficznej nie wchodzi w grę. Po drugie, w mojej ocenie trzeba to zamienić na rozwiązania systemowe, które zapewnią, że polscy seniorzy będą żyli godnie, zachęcając też kolejne pokolenia do odkładania na emeryturę, bo to jest właśnie potem się rodzi taki problem, że wszyscy nie chcemy na emeryturę płacić, bo nie wierzymy, że dostaniemy jakikolwiek Bo widzimy, jak żyją w tej chwili emeryci i słowo godnie jest bardzo daleko hen i jest kompletnie nieosiągalne. Ten system jest zróżnicowany. Oczywiście mamy emerytów o różnym statusie ekonomicznym. Ale ja nie mówię o biskupach. Nie, o tych to w ogóle nie mówimy. Natomiast zgadzam się. No, ubóstwo najbardziej szerzy nam się w grupie seniorów i jednym z większych kłamstw tego rządu, wczoraj była taka absurdalna konferencja premiera i prezydenta, jak to odbudowali godność polskich emerytów. To jest kłamstwo. Znaczy, ubóstwo nie rośnie nigdzie tak dynamicznie, jak właśnie w gronie seniorów doprowadziła do tego gigainflacja będąca efektem rządów Prawa i Sprawiedliwości. To jest jeszcze ostatnia rzecz, o którą chcę zapytać. Newsweek. Mętne finanse Hołowni. Pieniądze płyną osób o dziwnych powiązaniach. I tu pojawiają się usługi od fundacji, stowarzyszeń założonych przez członków partii oraz bierze pieniądze od osób o niepokojących powiązaniach. Żadnych konkretów. Znaczy, przykro mi jest naprawdę bardzo, że wolne media prześcigają się w insynuacjach na nasz temat i biją na głowę media publiczne. W tym artykule nie ma żadnych konkretów, jak pani zauważy, które by nas obciążały. To są same insynuacje. Jeżeli chodzi o nasze finansowanie, są w pełni transparentne, ale mamy rozbudowany ruch i będziemy mieli, bo mamy ruch, którym jest stowarzyszenie, które wspiera naprawdę osoby potrzebujące i nie zrezygnujemy z tej działalności społecznej, bo ona jest niezwykle potrzebna, zwłaszcza w tak trudnych czasach. Mamy instytut, który jest merytoryczny i działa ponadpartyjnie. I mamy partię. Będziemy dalej tak funkcjonować, bo istotą polityki nie jest tylko i wyłącznie to, co dzieje się w parlamencie, działalności społeczno-politycznej nie jest tylko to, co dzieje się w parlamencie. Natomiast jesteście gotowi na przejrzystość, jeżeli chodzi o finanse? Czy my składamy, partia, od kiedy powstała, co miesiąc składa sprawozdanie, bo teraz jest taki obowiązek o wpływach, i pełne roczne sprawozdanie do PKW za pierwszy okres, w którym już partia funkcjonowała, złożyliśmy ostatnio sprawozdanie, wierzę, że ono zostanie przyjęte. I absolutnie jesteśmy za pełną jawnością i transparentnością
zresztą przywrócenie transparentności w finansach publicznych jest moim osobistym celem, ale też celem Polski 2050. Mamy tu mocny program o tym, jak to trzeba wzmocnić, bo finanse publiczne w Polsce są tak mętne, jak najbardziej zabrudzony staw pod naszym dołem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie za tę rozmowę. Paulina Henning-Kloska, Polska 2050, trzecia droga. Pozdrawiam. Do zobaczenia na pewno jeszcze przed wyborami. Tak jest, jest przepięknie. Na pewno się zobaczymy. Tak jest, dziękuję bardzo.